Witajcie kochani, dziś jestem na warcie, jestem po nocce, co będę łowić do godziny 13. Nie wiem, czy w tym miejscu, ale patrzymy, co będzie wychodziło. Będę przenosić się coraz dalej w stronę Rataj. Dzisiaj mam wolne dwa magnesy F100 i F100, a ja będę rzucić teraz F200. Teraz zobaczymy, ile będzie w ogóle rzeczy. Pokażę może to, jakie mam tutaj magnesy. F200, F100, F200 i F100. Tu mamy dwa komplety dla chętnych. Zachowamy tak. W odcinku jestem, tam widzimy katedrę. I będę przesuwać się bardziej tam. Idziemy. Szukamy. Krawa, mamy kroby, mamy dowody. Co tu mamy? Jakiś azolek jakiś. O, no ryb. Tu dałem to komuś.
Jechamy obok wędkarza akurat. Mamy ładny dzień. Musimy go połowić w końcu na luzie. Szukamy, co tam jest. Kolejne ajzolstwo. Mi się podoba w tym miejscu. Jest ciemne. No nic. Prąd jest warty dzisiaj. Muszę mam podane rękawice. No w ostatnim filmie mówiliście, że nie mam rękawic. Czy mam rękawice z Mactonu. Eleganckie, fajne. Super. Targa. Lapa. Zapomniałem. Pieduki. Mazan kapsele. W takim miejscu jestem dzisiaj. Fajnie tam w kamieniu, tam w betonie. Magnus nosi. Harpun, panie. Harpun, o. Pan co jest? Thank you.
wszystkim nie wrzucajcie kapsli do wody, tylko do koszy na śmieci. Tak, dzisiaj nam Tomek pomoże w oczyszczaniu warty. I co, będziemy się za dalsze łowienie. Tomek ma F100, ja mam F200. A F300 Gold w domu siedzi, ponieważ tu są kamienie i po prostu bym manny to bym stracił, ten mój mały. Jedziemy. Dzisiaj jest nas dwóch. Tu tylko kapsy wychodzą. Zaraz pójdziemy pod most. Tutaj nic nie wychodzi, niestety. Dziękuję Tomkowi za pomoc. Na miejscu pod mostem i nic. Kapsylek. No niestety lina się zaczepiła i trzeba kombinować. No jest kamieniste, niestety. Trzeba wejść do wody chyba. Dobra, to później kręć. Właśnie. Słuchajcie, wraz koledze magnes w tym miejscu. Musiałem oczywiście to zanurkować, nie? Ale magnes jest. Mazem go nie straciłem. Linka asykulacyjna jest. Tu jest taki słupek, tu jest. Więc BHP jest zachowane. Akcja ratunkowa się udała. Tak, cały zdrowy jestem, żyję, lina jest. Aktywitas pozorna, ósemka. I co? Za będzie podsumowanie wypadów. Kochani, kończymy już akcję.
Więc dzisiaj był dzień kapselkowy. Dzisiaj ja z Tomkiem, bo głównie bo były kapsle. No i oczywiście były też coś dla kobiet, takie lustereczki. Takie ładne, patrzcie. Takie chińskie jakieś kapselki. Dzisiaj oczywiście były głównie, tu widzimy kapseleczki. O, świat kapselkowy dzisiaj. I były takie ajzolki, takie były tu do prądu, a głównie kapselki. O. Więc dzień kapsel i odcinek pokaz kolejowy. To tam pierdołki. I co? Coś powiesz? No myślę, że akcja bardzo udana. Trochę oczyściliśmy tą rzekę. Nie było też tragedii. Tak. Nie ma aż tyle tego złomu w tej rzece. No tu nie ma akurat, ale Starolęka to jest tyle złomu za ho. To ten most kolejowy. Dzisiaj były dwie akcje, odzyskanie magnesu oczywiście. No i tego złomu, nie? Ale dało się wykminić. Hejka.